Dzień następny naszej wyprawy. Bodajże to jest już trzeci. Jedziemy na północno-zachodni kraniec wyspy, na sam Cypel, do ruin zamku. Wyruszyliśmy z Aakirkeby, jeżeli dobrze wymawiam. Ciągle się nie mogę nauczyć tego miasta. No i o 8:25-30 tak mniej więcej wyruszyliśmy. Dzisiaj do przejechania jakieś 71 km, tak wyliczyło Google Maps, ale podejrzewam, że zrobimy więcej, bo chcemy ścieżkami jeszcze rowerowymi. Także myślę, że około 80 dzisiaj kilometrów może być. No nic, to jest na razie początek trasy, jest rano. Pogoda śliczna, ma być słaby wiaterek albo wcale. Co razie na Bornholmie jest mało spotykane. Ale super. Słońce widać jak na pogoda, znaczy dopisała nam. Jest naprawdę pięknie. Jutro też ma być ładnie, bezdeszczowo. Dzisiejszym dniem się cieszymy. Ma być bardzo gorąco, ponad 20 stopni. Jak na te warunki tutaj bornholmskie, to jest dobra temperatura. Nawet w jednej prognozie było, że 25 stopni ma być w pewnym momencie. No to już będzie gorąco. No nic, lecimy. Nyker, czyli Nowy Kościół, to 12-wieczny kościół zbudowany w stylu romańskim, dwukondygnacyjny, zawiera freski z różnych epok i ambonę z 17-wiecznymi panelami. Wykonany jest z granitowego kamienia polnego, poza słupem centralnym i ościeżnicami okiennymi, które znajdują się w wykończonym wapieniu. Uważany jest za najmłodszy z 4 okrągłych kościołów wyspy. Pierwotnie nazywano go Kościołem Wszystkich Świętych. Obecna nazwa funkcjonuje od połowy XVI wieku. Kościół składa się z apsydy, prostokątnego chóru i okrągłej nawy, a wszystko to z okresu romańskiego. Okrągły słup w środku nawy głównej ma około 3 metry szerokości i około 265 cm wysokości. Bryła wokół szczytu centralnego filaru podzielona jest na 13 paneli z malowidłami męki pańskiej w stylu wczesnego gotyku. Mniejszy dzwon kościoła pochodzi z 1639 roku i został odlany dla kościoła Sellerup w Skanii, podczas gdy większy z 1725 roku został odlany w Lubece.
To jest chlebek, który sam z moją żoną piekę w domku. Przepyszny. Mnóstwo ziarna. Vang Granitbrud leży nieopodal malutkiej wioski rybackiej Vang, posiadającej przystań dla około 20 łodzi dla miejscowych żeglarzy. Wioska jest wbita między dwa klify i aby się do niej dostać, trzeba zjechać z góry drogą o znacznym kącie nachylenia. Cały pobliski obszar charakteryzuje dawna kopalnia granitowa. Przygoda z granitem rozpoczęła się w latach 80. XIX wieku, kiedy to granit z Vang Granitbrud był używany w wielu różnych projektach Danii oraz za granicą. Po pożarze w 1884 roku rozpoczęto odbudowę zamku w Christiansborg, co doprowadziło do przemysłowej eksploatacji granitu w 1896 roku. Użyto go też na przykład przy wznoszeniu kilku nowych budynków w Kopenhadze, jak ratusz, Muzeum Narodowe. Kamieniołom szybko stał się dużym zakładem pracy, który w latach 30. XX wieku zatrudniał 200 osób. Budowa Great Belt w Danii, to jest 18-kilometrowego mostu nad Wielkim Bełtem, pochłonęła ogromne ilości granitu. W celu intensywniejszego wydobycia oraz transportu granitu z Vang Granitbrud przebito się przez klif łączący kamieniołom z nadbrzeżem.
Rozbudowano przybrzeżne molo, przekształcając je w stację załadunkową. Do 1992 roku transport granitu do Niemiec Wschodnich utrzymywał kamieniołom w dobrej kondycji. Później popyt na granit zmalał i w 1996 roku kamieniołom zamknięto. Ponowne uruchomienie kamieniołomu w chwili obecnej nie wchodzi w grę z powodu ekonomicznej nieefektywności spowodowanej erozją cen na rynku granitowym. Obecny projekt Nowe Życie w Kamieniołomie Vang Granitbrud to próba wznowienia potencjału kamieniołomu poprzez zajęcia na świeżym powietrzu. Prócz pięknych widoków i pozostałościach po pracach wydobywczych można korzystać z świetnych ścian wspinaczkowych. Wytyczone ścieżki nad klifami zapewniają miły spacer oraz wspaniały widok na morze. Molo i utworzona przez nie zatoczka to wymarzone miejsce na odpoczynek. Zamek Hammershus to największy kompleks ruin zamkowych w północnej Europie i jeden z najważniejszych duńskich zabytków. Odosobniona, majestatyczna budowla stoi na skalnym wzniesieniu na północnym krańcu duńskiej wyspy Bornholm. Zamek został zbudowany przez Duńczyków w około 1255 roku na polecenie arcybiskupa Lund z dzisiejszej Szwecji, który walczył z hegemonią na wyspie z królem duńskim. Zbudowany na masywie Hammeren, zamek miał być przeciwwagą dla znajdującego się w lesie Almindingen, w centralnej części wyspy królewskiego zamku Lilleborg. W 1259 roku wojska arcybiskupie zniszczyły Lilleborg i Hammershus stał się głównym zamkiem wyspy. Istnieje również konkurencyjna teoria mówiąca, iż Hammershus został zbudowany na początku XIII wieku jako rezydencja króla Danii Waldemara II i miał służyć jako baza dla duńskich wypraw krzyżowych. Przyczyną powstania tej teorii są najnowsze odkrycia na terenie zamku. Fortyfikacje znajdują się na wysokości 75 metrów nad poziomem morza, na skalnym klifie. Składa się na nie mur, niekiedy podwójny, o długości 750 metrów, szańce oraz fosa. W centralnym punkcie zamku znajduje się baszta Mantel, najstarszy obiekt z początku XIII wieku. Niegdyś sześciokondygnacyjna, jednak do naszych czasów zachowały się tylko trzy. Z jednej strony zamku Hammershus teren opada stromo ku morzu, druga strona otoczona jest rozpadlinami i wypełnionymi wodą zagłębieniami. Od strony lądu od zawsze istniała tylko jedna droga dojazdowa. Prowadzi ona przez most zamkowy. Zamek Hammershus jest typową średniowieczną twierdzą z szeregiem konstrukcji o charakterze obronnym. W początkowym okresie istnienia zamek wielokrotnie przechodził z rąk arcybiskupa w królewskie i odwrotnie. W roku 1522 całą wyspę, a wraz z nią zamek, przejęła na 50 lat w ramach spłaty długu Danii Lubeka. Lubeczanie wybudowali nowe umocnienia i nadali zamkowi kształt, który dziś jest rozpoznawalny w ruinach. W 1576 roku Bornholm wrócił do korony duńskiej. Od początku XVII wieku Hammershus zaczął tracić znaczenie militarne w związku z rozwojem broni palnej i artylerii. W 1645 roku wraz z całą wyspą został przejściowo zdobyty przez Szwedów, wrócił jednak do Danii na mocy traktatu pokojowego. W 1658 Bornholm został oddany Szwecji na mocy traktatu w Roskilde. W tym samym roku na wyspie wybuchło chłopskie powstanie, a zamek został podstępem zdobyty, korzystając z munduru zastrzelonego w ronę kapitana garnizonu szwedzkiego. Przez 400 lat Hammershus pełnił rolę twierdzy, magazynu, siedziby władz wyspy oraz państwowego więzienia. To właśnie dobremu i bezpiecznemu położeniu zamek zawdzięcza swoje długie użytkowanie. Ostatecznie zamek został opuszczony w 1743 roku, a nową siedzibą namiestnika królewskiego stało się Ronę. Od tego czasu zamek zaczął popadać w ruinę, stanowiąc jednocześnie cenne źródło materiałów budowlanych dla mieszkańców pobliskich wsi. Również twierdza na wyspie Christianså powstała częściowo z cegieł pozyskanych w rozbiórce Hammershus. W 1822 roku władze duńskie nadały ruinom status zabytku. Czyli to właśnie tu, to jest zamek.
Czyli to byśmy byli tu. I jedziemy do tego Almindingen, tak? Helligdomsklipperne, czyli skały sanktuarium, to grupa skał na wyspie Bornholm, 6 km od Gudhjem i około 5 km od Tejna. Charakteryzują się one umiarkowanie wysokimi brzegowymi skałami granitowymi o ostrych krawędziach i wysokości około 22 metrów. Nazwa skał pochodziła z czasów średniowiecza, kiedy w pobliżu wybrzeża znajdowało się święte źródło, które przyciągało pielgrzymów, zwłaszcza St. Hans Aften. Po całym dniu jeżdżenia ciężko chodzi się po schodach. Podczas epoki lodowcowej większość dzisiejszego wybrzeża znajdowała się poniżej poziomu morza, ale kiedy lód topniał, sama wyspa została podniesiona, pozostawiając tę część wybrzeża Bornholmu około 20 metrów nad poziomem morza. Charakterystyczne dla tego obszaru są wybrzeża z głębokimi jaskiniami i stromymi granitowymi słupkami, które są wynikiem wieloletniej ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych.
malutki postój z kawą. Właśnie koleżanka sobie resztki z kukurydzy powrzucała do kawy. Ale my też możemy tam wrzucać, jak też owoc jakiś tam. Taką swojską kobietę znaleźliśmy tutaj, kukurydzę obiera, no i powiedziała, że możemy przy niej przycupnąć. Po smaku wychowy.